niż przed 20 zapełnione, dlatego że jak widzicie, mamy mnóstwo fajnych gadżetów, które warto kupować, dlatego że zbieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku zbieramy pieniążki na najmłodszych i na najstarszych. W trakcie tego finału opowiem wam kilka historii, które tak naprawdę świadczą o tym, że orkiestra pomaga i że warto z nią razem grać. O tym, że warto grać z orkiestrą, przekonany niewątpliwie jest szef Lubawskiego Sztabu, Zenon Pabrocki. Wielkie brawa dla niego. Witam państwa serdecznie. Drodzy państwo, po raz 21 finał również w Lubawie. Bawimy się i na ten szczytny cel, kochani, kolega powiedział, jaki cel jest już w tym roku. 37 osób, 37 wolontariuszy dzisiaj biegało po ulicach naszego miasta, aby napełniać puszki pieniążkami, które wy im dawaliście. Tutaj macie kolejną okazję, żeby wykupić przepiękne rzeczy, darowizny od naszych sponsorów, producentów, jak zawsze meble. Przepiękne torty, na pewno smaczne, nie smakowaliśmy. Wy je smakujcie, wy je kupujcie. Kochani, granie w Manhattanie już w piątek odbyło się, już jakaś pula pieniążków jest. Wczoraj maraton zumby, też bardzo dużo osób dopisało. I dzisiaj wielki finał. Za chwilę będziemy podawać pierwsze kwoty, ile już mamy na koncie. Do wieczora, do godziny 20 będziemy to wszystko zliczać. Mam nadzieję, że będzie padnie nowy rekord w Lubawie. Z tego, co wspominaliśmy, rok temu było prawie 22 tysiące złotych. Życzę wam i życzę nam wszystkim, żeby tą kwotę przekroczyć. Cóż mówię? Finału, 21 finału grania z Wośpem. Na początek opiekunką grupy, która tutaj jest, jest pani Bożena Nowakowska. Wielkie brawa dla niej, a tak maluszki to Iskierki! Yeah.
Szanowni Państwo, że już za niespełna 10 minut ktoś z Państwa będzie raczył się pierwszym z tortów, a teraz po raz drugi. Jeszcze nie? Czy już? Już? Już. Iskierki! Szanowni Państwo, wielkie brawa to zespół taneczny, grupa taneczna Iskierki z Lubawskiej Szkoły Podstawowej. No to cóż, mówiłem, że zaczniemy licytację od tortów. Mam nadzieję, że Państwo przynieście dużo kasiory, dlatego że teraz pierwszy tort pochodzący z cukierni od Pani Szot. Bo nie mamy wydać. 50 po raz pierwszy, proszę Państwa, czyli mamy 50 zł. Kto z Państwa podbije teraz do 60 albo do 70? 60? 60 po raz pierwszy. Będzie 70? Mamy 60, pierwszy torcik, po raz pierwszy 60. 60 po raz pierwszy, 60 zł po raz... 70 po raz pierwszy, 70 zł po raz pierwszy, po raz drugi. I 80, 90, pani stówkę. Stówka, jest stówka po raz pierwszy, wielkie brawo dla pani. Mamy, drodzy państwo, 100 zł po raz pierwszy za tort. Odpowiedź? 110? Dobra, 110 po raz pierwszy, wielkie brawa dla tej pani tym razem, proszę państwa. 110 po raz pierwszy, 110, 120 po raz pierwszy, 120, 130 po raz pierwszy, 130 po raz drugi, 140 po raz pierwszy. No, jak się powiedziało A, to 150? 150 po raz pierwszy, wielkie brawa, proszę państwa. Pięciokrotnie już przebiliśmy cenę wywoławczą, zobaczymy, czy będzie więcej. 150 po raz pierwszy, 150 po raz drugi i 150, 160 po raz pierwszy, proszę Państwa. Dobrze, do 200 może dobrniemy, może się uda.
160 po raz pierwszy, 160 po raz drugi i 160 zł po raz... 170 po raz pierwszy. 170 zł po raz pierwszy. Brakuje 10 zł, żeby była sześciokrotność ceny wywoławczej. 170 po raz pierwszy, 170 zł po raz drugi i 170 zł po raz 180. Bardzo dobrze. Wielkie brawa dla pani. Czekamy na 200. 180 po raz pierwszy, 180 po raz drugi, 190. 200 po raz pierwszy, proszę państwa. Wielkie brawa. Nie? Ja pożyczę pani dychę. 200 po raz pierwszy, 200 po raz drugi i 200 po raz trzeci. Wielkie brawa dla pani. Zapraszam z pieniążkami. 6500 zł mamy już, ponad 6500 zł mamy już w centrali sztabu, czyli w MOK-u w Lubawie. Proszę bardzo, 40 zł za kalendarzyk, 50 jest. Jest 50 zł po raz pierwszy, już od razu na sercu robi się lżej. 50 po raz pierwszy, czy będzie 60? Czekamy w takim razie. Kto z państwa? 50 po raz pierwszy, 50, no nie można tak tanio, słuchaj. Napisane tort czekoladowy na maśle w kształcie bałwanika. 50 zł cena wyławcza. Kto z państwa podbije tę stawkę? Proszę bardzo, zaczynamy. 50 zł, kto da więcej? Jest 60 zł po raz pierwszy. Po raz pierwszy, 70 po raz pierwszy, czy będzie 80? 80 po raz pierwszy. Kto z państwa podbije do 90? 90 po raz pierwszy. I 100 po raz pierwszy. I państwo klaszczą. 100 po raz pierwszy. Czy będzie 110 albo 120? 100 po raz pierwszy, 100 po raz... 40 zł za kalendarz wielkiej wielkiej wypoczynku pomocy, za które pani przyjdzie i ona na niego zapłaci. A my, proszę państwa, spróbujemy w takim razie szkole retroci, bo wtedy będzie się największym zainteresowaniem. Może wyszedł?